Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Emaus. Dzisiejsza audycja Eklezja, wspólnota wspólnot, będzie miała dwie części. W pierwszej części już za chwilę naszym gościem będzie siostra profesor doktor habilitowana Barbara Chyrowicz z Katedry Etyki Szczegółowej Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W drugiej części mówić będziemy o mediach w Kościele w rozmowie z panią doktor habilitowaną Moniką Przybysz z Uniwersytetu imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego. A już za chwilę siostra profesor Barbara Chyrowicz, która w rozmowie z Szymonem Bojdo mówi o wyzwaniach współczesnej etyki i o tym, co Kościół powinien robić, żeby odpowiedzieć na aktualne problemy z zakresu na przykład bioetyki. Posłuchajmy, Szymon Bojdo rozmawia z siostrą profesor doktor habilitowaną Barbarą Chyrowicz. Siostra jest specjalistką, czy też lubi się zajmować takimi problemami, które są nierozwiązywalne? A pytam celowo, bo przecież książka o sytuacjach bez wyjścia w etyce, za którą zresztą, która była powodem otrzymania nagrody imienia księdza Józefa Tischnera, no i ta nowa książka Bioetyka, Anatomia sporu, też mówi o takich problemach, które są zasadniczo, no właśnie, nierozwiązywalne. Ja nie wiem, czy one są nierozwiązywalne. Ja bym powiedziała, że one są bardzo trudne, bo trzeba rozróżnić pomiędzy sytuacją, kiedy wydaje nam się, że nie ma dobrych odpowiedzi, a sytuacją, w której właściwie to my znamy te odpowiedzi, ale te odpowiedzi są dla nas ogromnie trudne. I proszę pana, ja w życiu bym nie powiedziała, że jestem specjalistą, dlatego że tu trzeba odróżnić sferę praxis od sfery teoretycznej, praktyczną, teoretycznej, prawda? Otóż no, specjalista etyk to jest ogromnie dziwne połączenie, prawda? Ponieważ może być tak, że teoretycznie pewne kwestie w jakiś sposób potrafimy wyjaśnić, ale nie potrafimy, mamy ogromny problem z wprowadzeniem ich we własne życie, prawda? Czyli no, etyk praktyk, jeśli można użyć takiego określenia, to byłby ktoś, kto nie tylko no, przedstawia pewien porządek normatywny uznawany za słuszny, ale równocześnie stuprocentowo te, prawda, przynajmniej, no powiedzmy 90% te wszystkie normy wprowadza w życie, prawda? Któż z nas jest taki mądry albo taki zarozumiały, żeby mógł powiedzieć, prawda, że to mu się udaje? Ale to jest natomiast właśnie dobre pytanie, czy etyk, który jest specjalistą od pewnej teorii, musi to wprowadzać w życie? To znaczy, proszę pana, no można by powiedzieć tak, że dla uczciwości tych, do których mówi, powinien, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ktoś, kto teoretycznie zajmuje się problemami moralnymi, był totalnym draniem. To idealnie składa się w parę i mi się wydaje, że najbardziej to potrafią zweryfikować i odkryć młodzi ludzie, bo to oni są wprowadzani w pewne takie arkana moralności. No i kiedy widzą, że w przypadku tego wychowawcy to, co mówi, nie koresponduje z tym, co robi, no to bywają brutalni i mają rację. No. Z drugiej strony powinni mieć świadomość tego, że ludzie są nieświęci, i z faktu, że uznają coś za słuszne, nie wynika, że zawsze udaje im się to zrealizować. Po prostu my nie jesteśmy automatami. A sytuacje trudne, proszę pana, to są takie sytuacje najczęściej, które są bezprecedensowymi sytuacjami. My stajemy wobec nich nie wtedy, kiedy sobie je zaplanowaliśmy, ale wtedy, kiedy one nas dopadły. I tutaj nie ma mocnych. Czy te bezprecedensowe sytuacje są też bezkompromisowe? To znaczy one sprawiają, że nie da się osiągnąć kompromisu. Siostra mówiła na spotkaniu, że kompromis jest pewnym sposobem rozwiązywania problemów, w którym ktoś rezygnuje z części swojej racji, a ja znam przecież to powiedzenie, że tak naprawdę kompromis jest przegraną wszystkich. Obu stron. Oczywiście, że przegraną. Jest przegraną wszystkich, dlatego mówi się o zgniłych kompromisach, że skoro jedna strona z czegoś zrezygnowała i drugie, te kompromisy bywają krótkie. No, najlepszym przykładem tego kompromis aborcyjny, prawda, który niby został zawarty, ustawa jest, a bez przerwy jest szarpana albo z jednej, albo z drugiej strony, bo żadna z nich nie jest z tego zadowolona, ale jest różnica pomiędzy, no, przez bezprecedensowe zdarzenie, rozumiem takie, które wcześniej się nie wydarzyło, prawda? I ona się nijak ma w moim przekonaniu tutaj do kompromisu, no bo ja, jeśli takie zdarzenie mnie zastaje, czy mnie dopada, a większość naszych problemów trudnych, moralnych, to są właśnie takie sytuacje, to ja po prostu zmagam się z takim problemem indywidualnie, każdy się z nim zmaga,
próbując, stawiając sobie pytanie, próbując na nie odpowiedzieć, jak dalece, powiedzmy, ta jakoś przeze mnie podzielana moralność znajduje zastosowanie w tej konkretnej sytuacji. I jeszcze dlatego tutaj nie ma specjalistów, dlatego że nie ma dwóch identycznych sytuacji moralnych i nie ma dwóch identycznych osób, prawda? A każdy, kto próbuje zmierzyć się z jakimś moralnym problemem, ma własne doświadczenie, własne przeżycia, własne rozeznanie, no i własne sumienie. Stąd pewnie, że można pewne kwestie rozstrzygać, czy próbować rozstrzygać, bądźmy ostrożniejsi teoretycznie, ale one zawsze będą na takim poziomie ogólności, który nie sięga konkretów naszego życia, bo po prostu te konkrety są jeszcze bardziej szczegółowe. W tym sensie no, każdy z nas musi i tak na pytania odpowiedzieć sam. Nikt mu nie rozwiąże jego moralnych problemów. Dziecku może, prawda? Jak zapyta się, co powinno zrobić, ale człowiek dorosły w momencie, kiedy nawet pyta, co byś zrobił na moim miejscu, to taki standard, prawda? To, co ja mogę powiedzieć, no... To i tak zrobi swoje. Nie o to chodzi. Ja mogę odpowiedzieć, ja nie jestem na twoim miejscu. Czyli cała sztuka, że tak powiem, wysłuchiwania rad innych w życiu polega na tym, żeby odnaleźć, co w mojej sytuacji jest podobne, a co jest niepodobne. I skorzystać tylko z tego, co jest podobne, a nie próbować powielać tego, co jest niepodobne, bo my nie jesteśmy w identycznych sytuacjach nigdy, to niemożliwe. Siostro, a dlaczego jest tak, że są właśnie pewne tematy, które w debacie publicznej żyją i powracają i nawet jak jesteśmy nimi zmęczeni, tak jak siostra mówiła na przykład o in vitro, to one wracają w pewnym momencie jak chimera, jak się zabije jedną część, to one się odnawiają. Czy nie jest tak, że też etycy na przykład dają odpowiedzi na pewne pytania, a te problemy i tak później wracają? Ja myślę, że to zależy od bardzo wielu rzeczy, prawda? Bo na przykład można sobie wyobrazić, że powiedzmy problematyka in vitro jest wyciszona, ale potem są wybory, się ją wykorzystuje, prawda? Albo mamy jakiś problem biotechnologiczny, który wydawało nam się, że jakoś żeśmy go rozwiązali, a potem się pojawia jakiś nowy szczegół. Także że wydaje mi się, że to, że one wracają, to zależy od bardzo wielu rzeczy, albo po prostu zmienia się sytuacja i dany problem wraca. A poza tym to jest jeszcze tak, że pokolenie przychodzi za pokoleniem. My się niestety nie potrafimy uczyć na błędach i pewne problemy, gdyby śledzić powiedzmy historię moralności, nie mam na myśli te problemy, które się rodzą w związku z osiągnięciami biotechnologicznymi, bo one są raz, ale generalnie ta problematyka moralna wciąż wraca, bo wciąż przychodzą nowi ludzie i cały czas stawiają sobie pytanie Sokratesa, jak żyć, to kiedyś sobie je stawiano i teraz my zwykle, kiedy je stawiamy, zmienia się rzeczywistość. Tak? Kiedy amerykański bioetyk Leon Kass zastanawiał się, dajmy na to, nad klonowaniem, prawda? Gdzieś tam napisał taki tekst w 1996 roku o oburzeniu, to napisał taka refleksja w tym artykule, jedna była ciekawa, że no, myśmy już nad tym klonowaniem rozmawiali, dyskutowali jakieś 20 lat temu. Dyskutujemy dziś znowu, ale sytuacja jest zupełnie inna, bo 20 lat temu zupełnie inaczej patrzyliśmy na małżeństwo, wydawało nam się znacznie bardziej trwałe. Związki homoseksualne raczej nie były akceptowane, nie było in vitro, prawda? Samotne matki były raczej wyjątkiem, a nie standardem. A teraz jesteśmy w zupełnie nowej sytuacji i zupełnie w inny sposób zaczynamy ten problem, który 20 lat temu gdzieś tam po sklonowaniu żab się pojawił. Minęło 20 lat, zmienił się kontekst i znowu po prostu mamy inne tło, inną odsłonę. Siostra też popełniła taki tekst w 2001 roku w Więzi o tym również, że są pewne projekty naukowe. Tu chodziło też o klonowanie właśnie i coś jest w sferze projektu cały czas, pewnego marzenia naukowego i zobaczymy, co będzie za parę lat. Ten tekst, o którym mówiłem 14 lat temu, czy już taki okres potrafi pokazać i zmienić i rzeczywiście pewne marzenia już się urzeczywistniają? Czy ten proces jest szybszy obecnie niż na przykład właśnie jeszcze w drugiej połowie XX wieku, powiedzmy pod koniec XX wieku? Bardzo trudno mi jest powiedzieć, nie pamiętam dokładnie tego tekstu, nie pamiętam tego tekstu, ale pewnie gdyby było, proszę pana, tak, że no, urodziłyby się pierwsze dzieci, które po prostu są klonem, no to pewnie by to coś zmieniło, ale na razie jeszcze się takie dzieci nie urodziły, prawda? Czyli etyka zawsze odpowiada
trochę na te bieżące wydarzenia, tak na te precedensy, które się pojawiają? Wie pan, etyka jest zawsze trochę, jeśli my mówimy o próbie rozstrzygania tych szczegółowych problemów, ona zawsze jest trochę do tyłu, o krok. W jakim sensie? W takim, że najpierw pojawia się problem, a potem próbuje się go rozstrzygnąć. Ale to nie znaczy, że w momencie, kiedy pojawia się problem, to etycy stają przed tym problemem, jak to niektórzy twórcy tak zwanego końca etyki twierdzą, jak gapie przy wypadku, prawda? Bo ci, którzy wieścili koniec etyki, no to tak twierdzili, że no, etyka zawsze jest za późno, etycy są zawsze spóźnieni, oni właśnie tak jak wokół wypadku gromadzą się widzowie i zaczynają debatować, to oni też tak, prawda? Wcześniej nic na ten temat nie mówili, no bo wcześniej nie było tego wypadku, a teraz jest i go komentują. Otóż proszę pamiętać, że my podchodzimy do tych nowych sytuacji, prawda? Próbujemy je ocenić, mając już wypracowaną jakąś doktrynę, to znaczy dysponując pewnymi ogólnymi normami i dysponując pewnym doświadczeniem, prawda? To nie jest tak, że po prostu w punkcie próby oceny tego przypadku nie wiemy nic. Nie. Zresztą wydaje mi się, że tak nie jest tylko w przypadku oceny pewnych sytuacji przez etyków, ale generalnie w naszym życiu. Pojawiają się nowe problemy, ich nie było, my musimy teraz na nie odpowiedzieć i po prostu angażujemy do tego nasze rozumowanie i cały bagaż naszego moralnego doświadczenia, prawda? Zastanawiamy się, jak w świetle tego, co jakoś odkryliśmy, czego doświadczyliśmy, ocenimy teraz tę konkretną sytuację, ale prawdą jest, że nie wszystkie kwestie, nie wszystkie problemy da się przewidzieć i w tym sensie no, najpierw problem, potem próba odpowiedzi na problem. Zresztą siostra też powiedziała w jednym z wywiadów dla Tygodnika Powszechnego, że nie ma na świecie człowieka i nie było nigdy, który nie miałby dylematów moralnych. Tak sądzę, musiałby być chyba... Albo byłaby to osoba, powiedzmy, mogłaby być taka osoba typowo bierna, prawda, której zupełnie wystarcza, że inni jej powiedzą, co ma czynić. Gdybym był dewotą, to zapytałbym, a co z Panem Jezusem, który też był człowiekiem? Ale był Bogiem, to znaczy znał odpowiedzi, a my nie znamy odpowiedzi, bo my nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy przewidzieć, prawda? Także ja jestem sobie w stanie wyobrazić kogoś, kto... nie stawiał sobie takich pytań, jakichś ważnych, egzystencjalnych pytań, ale to, że on w życiu nie napotkał na jakieś takie trudne sytuacje, powiedzmy w sferze relacji międzyludzkich i musiał na nie odpowiedzieć, jest raczej trudne do wyobrażenia. Pewnie tak. A gdy człowiek żyje w dużej indoktrynacji moralnej, powiedzmy, myślę, może wyrazisty przykład, ale jakieś fanatyczne grupy religijne, muzułmańskie, powiedzmy, ale też wydaje mi się chrześcijańskie. Czy takie osoby też nie mają dylematów moralnych, dlatego że są... Proszę pana, no takie osoby przede wszystkim to mają trochę spaczoną moralność, nie? Mhm. Ponieważ człowiek jest rozumny i człowiek jest wolny i to Bóg uczynił człowieka rozumnym i wolnym, prawda? I gdzie indziej bardziej się objawia jego rozumność i wolność, jak właśnie w sferze moralnej, prawda? W związku z powyższym pytanie, czy ktoś, kto zamiast zastanawiać się nad życiem, nad własnymi decyzjami, w sposób bezwolny zupełnie słucha innych, czy w ogóle w jego życiu mamy do czynienia z czymś, co się nazywa moralnością, bo on postępuje troszeczkę, on się zachowuje jak automat. Czyli ta wolność jest potrzebna do zaistnienia moralności. No bez wolności moralności by nie było. No bo bez wolności byłby automat, który to człowiek by się zachowywał jak żeton wrzucony do automatu i uznawałby, czy przyznawałby odpowiedzi zgodne z oprogramowaniem. A my nie jesteśmy zaprogramowani na moralność, tylko próbujemy odpowiadać, prawda? Na koniec chciałbym zadać pytanie, które mnie szalenie interesuje, co siostra o tym sądzi. Jak Kościół może włączyć się właśnie w debatę publiczną, żeby na temat właśnie kwestii etycznych, bioetycznych także, żeby być tak na czasie? Bo powiedzieliśmy o tym, że w kwestii in vitro, przynajmniej w Kościele polskim, było to kilkanaście lat za późno. Czy to jest kwestia naukowego śledzenia, posiadania takich autorytetów też naukowych, którzy by wspierali Kościół? Myślę, że takie autorytety były, że to nie było tak, że nikt nie miał niczego do powiedzenia na ten temat, bo przecież są jakieś wydziały teologiczne w tym kraju. Ludzie się zajmowali jakąś określoną problematyką, prawda? To jest kwestia takiego nagłośnienia, ale mi się wydaje, że bardzo dużo zależy od sposobu, od przekazu, od katechezy, od właśnie angażowania specjalistów z różnych dyscyplin, od... No, no,
pytanie, jak dalece taka debata się nadaje na homilię, prawda, w ogóle, bo wydaje się, że ona powinna i Kościół ma, podkreślmy, prawo wypowiadać się na różne tematy. To nie jest tak, że my powiemy, że no, powiedzmy, to jest kwestia religijna. Nieprawda, one nie są czysto religijne, ale myślę, że Kościół maksymalnie, prócz tego, że będzie przekazywał doktrynę wiary, powinien również wskazywać na racjonalne argumenty, powinien wskazywać na to i podkreślać, że racje, których broni w bardzo wielu miejscach, to nie są racje czysto religijne, że to są racje natury uniwersalnej. Z faktu, że Kościół je uznaje i Kościół je jakoś włącza do swojej doktryny, nie wynika, że one stają się racjami wyłącznie religijnymi. Kwestia wyłącznie religijna to jest, powiedzmy, no, jakaś dyscyplina postów i dyscyplina liturgiczna. To są kwestie wyłącznie religijne. Natomiast kwestia obrony ludzkiego życia to nie jest kwestia wyłącznie religijna, prawda? To znaczy z faktu, że Kościół nazwie życie świętym, nie wynika, że życie nie jest wartością w sensie uniwersalnym. I jeśli w tej debacie zarzuca się Kościołowi, że tutaj nas chce indoktrynować tą świętością życia, to oczywiście jest to niesłuszne, bo my też w życiu codziennym nazywamy pewne rzeczy świętymi wtedy, kiedy chcemy w sposób szczególny podkreślić ich wartość. A życie jest wartością niezależnie od tego, czy ta wartość zostanie dodatkowo usankcjonowana przez Kościół, czy też nie. Więc to jest kwestia pokazywania tych racji w sposób pozytywny. Dla mnie to jest przede wszystkim pokazywanie tego, czym jest wartość życia. Mówię pozytywnie, tam gdzie, czy Kościół tego nie robi. Ja nie twierdzę, że nie robi, prawda? Tylko że mam wrażenie, że ten negatywny przekaz że te normy typu zakazującego, nie wolno ci, tego ci nie wolno i tego nie powinieneś, że one z natury rzeczy się silniej przebijają. Powiedzmy szczerze, że to jest łatwiejsze. Łatwiej, naprawdę łatwiej jest powiedzieć komuś, tego ci nie wolno, niż pokazać mu to z drugiej strony, pokazać mu problem, pokazać mu piękno, pokazać mu wartość i to jeszcze w taki sposób, żeby on sam doszedł do tego wniosku, że no nie powinienem, bo jednak w jakiś sposób naruszam normę, ale proszę zauważyć, że ten sposób prowadzi mnie do dojrzałości takiej moralnej, dlatego że wtedy mamy do czynienia z ludźmi, którzy czegoś nie robią, są do tego przekonani i wiedzą, dlaczego tego nie robią. A nie tylko odpowiedzą na pytanie, my tego nie robimy, bo Kościół tego zakazuje. Niestety musimy kończyć, ale ostatnie dosłownie pytanie. Jarosław Gowin powiedział kiedyś o siostrze, że jest siostra fenomenem polskiego Kościoła. Czy czuje siostra, że to, co robi, jest fenomenalne? Absolutnie nie. Ja nie robię nic fenomenalnego, kropka. Nie, żyję, nie, absolutnie nie. Ale jak kto sobie coś ocenia i interpretuje, to jest jego opinia. Z siostrą profesor Barbarą Chyrowicz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego rozmawiał Szymon Bojdo. A już za chwilę kolejna rozmowa z panią doktor habilitowaną Moniką Przybysz.